Kurde. O, czekajcie, dobra, zaraz do końca. Ale świeje. Od razu, grubo. Wszystko. Od razu zaczynamy. 120 walk amatorskich, zawodowych, 36, 37. Kończy bramę. Bardzo ładnie. Bomba, mocna. No i tu się zaczynają też no i kolejne. Już trochę grubiej. No i patrzcie co tutaj. Adam Sniper. Mocna sprawa. Od tego. Będzie sobie trzeba fajne zdjęcia porobić. Spoko, spoko. Ojeju. Siema, w kolejny śnieżny, bardzo śnieżny dzień w Chicago. Patrzcie co się dzieje. Od nocy, w sumie od nocy, no, całą noc była śnieżyca. Wali tak śniegiem, że masakra. Monia, pomóc ci? Ej, to jest naprawdę jakaś masakra, gdzie ja przyleciałem. Fajne to Chicago, tak to nie za ciepłe. Tak jak sobie wymarzyłem. Właśnie lecimy na trening z Andrzejem Fonfarą. Dodatkowo Andrzej trochę opowie o sobie. Andrzej miał pas. O kurde. O, czekajcie, dobra, zaraz do końca. Ale świeje. Dobra, mogę dokończyć. Andrzej miał pas w WBC. Także wiecie. I poza tym miał jeszcze inne pasy, także wszystkie zobaczycie trochę później. Pojedziemy do... Po treningu pojedziemy do Andrzeja do domu jeszcze, żeby pokazał pasy. Andrzej trochę opowie. A później lecimy poszczerać. Wbijamy na salkę do mistrza. Od razu co? Wale naklejkę. Naklejkę wale. Zaczynamy zaraz, co? Jakuła Andrzej wrócił przed chwilą z biegania, podziwiam, przed jakieś śnieżycy. Dokładnie, piękny bieg teraz. Trochę pomoksujemy i później pogadamy od razu. Raz, dwa. Kończy się. Patrz. I dobry. Patrz. Tak jest. Patrz. Od razu. Tu. To jest na lewe. Patrz. Nie macie. Tak jest. Tak jest. Dobra, jestem dzisiaj w Hyper Club u Andrzeja Fonfary. Andrzej, na początek, ile miałeś walk amatorskich, ile zawodowych, jaki rekord? Od razu, grubo. Od razu zaczynamy. 120 walk amatorskich, zawodowych, 36, 37, także co, skończyłem półtora roku temu, jestem, że tak powiem, szczęśliwym sportowym emerytem, no ale jak widzisz, cały czas tutaj u nas w klubie trenuję, u mnie, u Bogdana Maciejczyka, bo mamy ten klub razem. Także co, fajnie, że jesteś koło ciebie i trenujemy. Dziękuję dzisiaj bardzo. Lewy. I lewy schaby. Oto. Puść to. Oto. Kręć. Oto chodzi. Tak jest. Tak jest. Tak, ja tam widzę błędy. Ja na doły, no. Przyjmuję i krótki prawy.
Tak jest, krótki ten sierp. Musimy trafić w glodę. Oto, krótszy jeszcze. Tu. Tak jest, i jeszcze prawie dokładnie. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Lewy. I dwa. Uspokajam sytuację. Lewy z zejściem. Oto. Wyczuj, prawa tu. Oto. Tak samo prawy. A z prawym? Z prawym. Każdy nogę. To jeszcze raz. Zostaw tą nogę, patrz. Nie zmieniaj pozycji. To jak cyrkę, tą nogę pi. Hop. Czyli odbij się od tak. Odpad, tyle. Odbij się z tej. Dobra. I on bokiem już jest na siebie. Czyli. Oto, zbijałeś i jedno. Goły duża. Za siebie. Ha, ha. Tak jest. Tak jest. Spokojnie. Tak jest. Przejdź tu, usiądź na nogę. Oto! Kurwa, pająk bije mocno. To jest dobrze. Dobra, Andrzej, następne pytanie. Kiedy wyjechałeś do Ameryki? Jak twoja kariera tutaj przebiegała? I tak dalej, czy były jakieś słabsze momenty, lepsze? Pewnie, jak w każdej karierze gdzieś tam, wiesz, były zniesienia, były dołki, były zwycięstwa, były porażki. Tych zwycięstw trochę więcej. Przyjechałem tu w 2006 jako 18-letni chłopak. No i wiadomo, pierwsze walki, pierwsze obozy. Pierwsze starcie z Ameryką tutaj, tak, z tą rzeczywistością. Później dotarła rodzina, brat, rodzice, żeby mi tu trochę pomóc w karierze. No i walka za walką, wiadomo. Widziałeś dużą różnicę, widziałeś? Jak się boksował w Polsce, a jak się boksował tutaj w Stanach? Oczywiście, no w Polsce chłopaki mają też świetnych trenerów, też są fajne warunki. Wcześniej było troszeczkę inaczej, tak, z tej kariery amatorskiej. Nie było tak naprawdę w Polsce takiego mocnego zawodowstwa, no, jak jest teraz. Które się pozmieniało. Oczywiście tu jest fajna kwestia, że tych sparring partnerów jest masa, tak? Latynosi, czarnoskórzy, no nie wiem, Chińczycy, Tajowie, tu są wszyscy. Tak? I fajnie jest, bo jest taki przemian na sparingu. W każdym klubie jest tu mnóstwo klubów, co chwilę jest jakiś klub, także myślę, że ci to doświadczenie i te sparingi pomogą mi w mojej karierze. Lewy, prawy. Unik, no. Prawy, zejście pod ręką, prawy prosty, lewy się, prawy prosty, czyli pa, pa, po, pa, po, pa, 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 dalej. Kto się kontroluje, zobacz, czyli pomału jeszcze. O, unik, sam, unik, unik, prawy, i jak schodzę, takie, cały, takie, up, 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 a, dobra. Pa, pa, po, pa, po, pa, pa, pa. Groczek w boku zostawiam tutaj. O, tak jest! Hop, 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 hop. I prawa na stopę. Skupienie, oddech, koncentracja. Hop, 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 hop. Tak jest! Prawda, nisko. Hop, 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 hop. Tak jest, tak jest! Tak jest! Tak jest! I rotacja, nie ma cię, tak jest! Bloczek. Dobra, powiedz, jaka walka bardziej cię najlepsza? Prosto, kto miałeś życzył po prostu? Kto stoczyłeś? Najlepsza walka, no było tych walk trochę. Fajne dwie walki, jedna tak naprawdę fajna ze Stevensonem, gdzie tak naprawdę byłem dwa razy gdzieś tam na deskach, wstałem, dokończyłem walkę.
byłem spisywany na porażkę. Walka z Glenn Johnsonem też nas spisywała na porażkę. Gdzieś tam zawsze byłem tym underdogiem, a jednak nie napokazałem, że wygrywam. Julio Cesar Chavez Jr. to też na pewno walka, która gdzieś tam wyniosła mnie do góry. Właśnie o tej walce czytałem dzisiaj. Ona była w 2015, dokładnie. No. Także tam fajnie, bo pokonałem go przed czasem, on nigdy nie przegrał przed czasem. Świetna walka. Czytałem właśnie, że on później mówił, że on i tak się nie czuł przegrany jakoś tej walki. No, tak szukał trochę sobie wymówek po tej walce. Przez całą walkę też szukał gdzieś tam faulował. Ty go jako pierwszy chyba posadziłeś. Tak, posadziłem go, tak. No i świetna walka z Nathanem Cleverley. Coś, tam był sierp lewy? Lewy sierp, zmieniłem pozycję na Manhuta. Gdzieś tam właśnie sierp, takim, jak tu robimy. No właśnie, że... Gdzieś tam go zdjąłem, tak. Studiowałem to rano, tak się trochę poczytałem. Także fajna walka. No i świetna walka z Nathanem Cleverley. Rekord Guinnessa w przyjętych i w oddanych ciosach, także tam 12 rund, świetny walijczyk, no i fajnie, bo przez tą moją karierę, wiesz, no poznajemy świetnych ludzi, dzisiaj poznaję też siebie, poznajemy się razem, także wiesz, także fajnie też być w sporcie, sam to widzisz, że przez to podróże, tak, przez to, że te lata, że jesteś kontaktowy, to wszędzie fajnie kogoś poznać. Jedziemy. Ja na doły, no, przyjmuję i krótki trak. Tak jest, krótki ten sierp, musimy trafić w glodę. Powiedz, jaka walka była dla Ciebie najlepsza? Lepsza walka, no było tych walk trochę. Fajne dwie walki, jedna tak naprawdę fajna ze Stevensonem, gdzie tak naprawdę byłem dwa razy gdzieś tam na deskach, wstałem, dokończyłem walkę. Byłem spisywany na porażkę. Walka z Glenn Johnsonem też nas spisywała na porażkę. Gdzieś tam zawsze byłem tym underdogiem, a jednak nie napokazałem, że wygrywam. Julio Cesar Chavez Jr. to też na pewno walka, która gdzieś tam wyniosła mnie do góry. Właśnie o tej walce czytałem dzisiaj. Ona była w 2015, dokładnie. No. Także tam fajnie, bo pokonałem go przed czasem, on nigdy nie przegrał przed czasem. Świetna walka. Czytałem właśnie, że on później mówił, że on i tak się nie czuł przegrany jakoś tej walki. No, tak szukał trochę sobie wymówek po tej walce. Przez całą walkę też szukał, gdzieś tam faulował. Ty go jako pierwszy chyba posadziłeś. Tak, posadziłem go, tak. No i świetna walka z Nathanem Cleverley. Coś, tam był sierp lewy? Lewy sierp, zmieniłem pozycję na Manhuta. Gdzieś tam właśnie sierp, takim, jak tu robimy. No właśnie, że... Gdzieś tam go zdjąłem, tak. Studiowałem to rano, tak się trochę poczytałem. Także fajna walka. No i świetna walka z Nathanem Cleverley. Rekord Guinnessa w przyjętych i w oddanych ciosach, także tam 12 rund, świetny walijczyk, no i fajnie, bo przez tą moją karierę, wiesz, no poznajemy świetnych ludzi, dzisiaj poznaję też siebie, poznajemy się razem, także wiesz, także fajnie też być w sporcie, sam to widzisz, że przez to podróże, tak, przez to, że te lata, że jesteś kontaktowy, to wszędzie fajnie kogoś poznać. Dobra, Andrzej, teraz ile pasów jest zdobytych, jakiej organizacji?
Pojedziemy po treningu do domu, to ci wszystko pokażę, ale tak na szybko mówiąc, no gdzieś tam WBC, Jud, młody jakby mistrz świata, później WBC Intercontinental z Chavezem, IBO mistrz świata, no i pasy, które tam gdzieś mnie wprowadzały wcześniej w te rankingi, czyli pas Północnej Ameryki, tam dwóch, trzech federacji, jakiś tam pierwszy pas WBF, tak, także no wiadomo. Jak w każdej sprawie, trzeba zacząć od początku, żeby tak, dojść do góry. Ale najważniejsze zdecydowanie był WBC, ten chyba ostatni. Tak, to najbardziej powiem, że taki prestiżowy. Najbardziej prestiżowy, jak taki najbardziej wartościowy, to chyba IBO, czyli mistrz świata, ma go Klitschko, typu G, Golovkin i tak dalej, wielu zawodników. Ale to powiedzmy rankingowo, jest to gdzieś pas też wysoko, ale w tym rankingu pani popularności gdzieś jest niżej, tak? Chociaż jest pasem mistrzem świata, tak? Tu mamy pas Intercontinental, a jest jakby bardzo wartościowszy, no bo jednak WBC jest, no, jest znany na całym świecie. No tak. Tak jest. Jak ty we mnie wchodzisz? Nie, od razu króciutki leży, stoimy tu. Tak, króciutko wszystko. Tak jest, stoję bliżutko. Pół dystansik, tak. Tak jest. O to chodzi. Tak jest. Brawo. Lewy, prawy. Tak jest, jeszcze raz. Spokój. O to chodzi. O to, prawa wysoko. Tak jest. Uderz. Tak jest, mocno. Brawo. Jeszcze trzy. Tak jest, prawa też wysoko. Jeszcze raz. Tak jest. Poza sportem, bo wiadomo, sport. Duża część życia, co poza tym? Dokładnie. Jak się to życie układa? Co jeszcze robisz? Rodzina, sprawy? No tak, dokładnie. Sport już jest jakby poza mną, choć jakby no cały czas jestem tutaj, tak, trenuję sobie, czy przychodzę tutaj do nas do zimu. No ale karierę sportową zakończyłem. Poza tym prowadzimy z bratem gdzieś fajne biznesy, tak. Wiadomo, rodzina, teraz skręciłem się trochę w menażerkę sportową, pomagam chłopakom jakby gdzieś startować od początku. Moim pierwszym zawodnikiem Michał Olaś. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy oczywiście. Także wiesz, no, chcę zostać w tym sporcie. Jakby zjadłem na tym zęby, znam te jasne strony, ale też te ciemne strony. I chciałbym, żeby gdzieś w przyszłości ci zawodnicy nie popełniali gdzieś błędów, jak gdzieś tam popełniłem. Tak? I jeżeli chodzi o kontrakty czy jakieś sprawy, no to jestem zawsze chętny do pomocy. No ale jak uważasz, tak mi się wydaje, że mimo tego, że będziesz starał się ludziom pomagać, że nie popełniają tych błędów, chyba każdy i tak musi przez to przejść. No. Dokładnie. Człowiek się uczy na błędach, nie wiem, jak ja sam przez nie przejdzie. No. Ja powiedzmy, będę takim adwajzorem, tak? Wiadomo, tak jak ten ringu, mówi ci, słuchaj, rób to, ale zawsze ktoś innego wychodzi i uczy się na błędach. Także jak w życiu, tak? Życie, jak to ja mówię, zawsze się to nie bajka. Dokładnie. Lecimy. Dwa lewe. Lewy prosty, lewy na dół. Lewy, pół. Okay. Tak jest, i prawo na górę. Tak jest, celuj. O, to chodzi. Tak jest, bardzo ładnie, jeszcze raz. Tak jest. Zauważyłem nawet, co? Tak, delikatnie, no. O, tu. Wiesz, jak zostawisz ją troszkę niżej, no, to tu jest chujowy cios z dramat. No, jak dobrze przyjadłeś? Kurwa, to jest dosyć droga. Czyli wjeżdżasz, łup, jedź na doły. I z tym już zejdziesz. I tu nie masz gdzie. Dobra. Nie ma przekleństw. O to chodzi. Chowę ci iść. Pa. Tak jest. Lewy, prawy. Lewy, prawy. Lewy, prawy, lewy, siedl. Lewy, dół. I dół. I lewy, siedl. Raz, dwa, pół. Dobra. Tak jest. Jebnij. Dobra. Uderz. Tak jest. Brawo, o to chodzi, celnie. Tak jest, króciutko. Tak jest. Dobra, dziękuję. Elegancki trening poszedł, bardzo elegancko. Piotr w formie.
Tak, dopiero się zaczyna. Niedługo ogłoszenie kolejnej walki, ale to jeszcze nie mogę o tym mówić, ale usłyszycie, myślę, że już niedługo. Pierwsze przygotowania w Chicago. Dokładnie. Zaczynam tutaj. Później robię rundkę ogólnie tutaj po Ameryce. W każdym klubie chcę coś potrenować. W każdym mieście. Cieszę się, że zacząłem tutaj z Andrzejem. Już podstawy boksu będą dobre. No i co? Dzięki wielkie wszyscy, że oglądaliście odcinek. Dzięki Andrzej. Naprawdę dobrze. Pozdrawiam mocno. Tak. Was zapraszam wszystkich do klubu do Andrzeja. Dalsza część z jego domu. Pokażemy pasy. Jeszcze coś się powie. Lecimy. Dziękuję. To wam ostatnio jeszcze pokazywałem, Andrzej, jaką ma swoją ściankę. Historia, moja historia. Historia, dokładnie. Ale zarąbiste jest takie coś. Dobra, tutaj. O, tutaj bardzo mało. Ile tu miałeś lat? Tutaj miałem może 20, chyba 20 albo 21 lat. To był taki pierwszy mistrz, młodzieżowy mistrz świata tej właśnie federacji WBC. Tutaj walka z Tomim Carpensim, gdzie też złamałem na tej walce ręce, ale w sylencie ósmej tak go pokonałem. Dokładnie, tak. Właśnie pas IBO. Tutaj walka z Campillo, Hiszpan, też świetny bokser. Tu zdjęcie na Trump Tower, także walczyliśmy na stadionie w Chicago. Artur Szpilka też walczył na tej gali, także pozdrawiam Artura. No i tak jak to widzisz, zdjęcie, no, to na górze, to wszędzie. Chaveza, tak. Milon Kaczy, Żary, cała ekipa. Pozdrawiamy ekipę M-Gru. Wszyscy. Także wiesz, no cała ekipa. Tutaj, historia. Ta. Które? To? To tak samo, jakiś drugi pas na pasa. O nie, to z Benem Johnsonem, także to jest świetna walka. Mój przyjaciel Irek Wyszyński, człowiek, którego bardzo pozdrawiam. Bogdan Maciejczyk, człowiek, z którym mamy razem gym, tak. który też wychodził ze mną do ringu i dawał całe serce. O, to jakie zdjęcie. Tak, Mojo z Triple G, gdzie spędzaliśmy też razem obozy. Tutaj też nasz kolega, także w paintball, także wiesz, no nie tylko boks, ale wiesz, no wszystko, tak, jakieś wypady w góry, wspinaczki, Bogdan skacze na spadochronie, także wiesz, mamy tutaj... Fajna taka ścianka, bo to jest fajnie pospominać. Dokładnie. Dojechaliśmy właśnie do chaty Andrzeja, trzeba coś zjeść po treningu dobrego, napić się, no i zaraz wam pokażę kolekcję jego pasów, trofea i tak dalej. Takie podróże wojownika. Czekaj, to było MTV Clips. Podróże wojownika Clips. Nie no, świruję, już wbijamy i wam pokazuję dalej, co się dzieje. A później, tak jak mówiłem, ja się już nie mogę tak doczekać tego strzelania. Chyba nigdy nie strzelałem, no. Nie miałem okazji, a na strzelnicy to zarąbiście będzie, na pewno będzie fajnie. Już jestem podekscytowany. Najpierw dobry trening, później strzelanko, dobre jedzenie. Szkoda, że tyle śniegu jest. Tutaj spodenki, z jakiej walki to były? Ostatnia walka, co? W Polsce, to znaczy z Silachem. Spodneczki, tak, no, ostatnia walka, także oprawili sobie. No, z pamiątka. Ja już ogólnie zbierałem tutaj, wiadomo. Dobra, od której zaczynamy, bo widzę, że tego trochę jest. No, może od tyłu zaczynamy. Tutaj może jeszcze. Da rady? Tutaj pas pierwszy. Ta USBO to jest federacja IBO, mistrz północy Ameryki. Tam też jakaś mniejsza pierwsza federacja. Arka Wrzoska z Glory. Ostatnio też tu w Chicago walczył. Tam jakieś mikrofony, sportowiec roku. No i kariera amatorska, tak? Nie wszystko tam jest, ale zwiększysz, tak? Fajnie takie myśli. No i tu się zaczynają też no i kolejne. Tutaj już trochę grubiej. To mistrz świata, federacja IBO, tu też mistrz północy Ameryki, młodzieżowy mistrz świata w WBC, no i International WBC, a to taki medal, który dostajesz przy eliminatorze, no. Czyli który uprawnia cię do mistrzostwa świata. My heart is gold, my blood is green, także to już chyba do dzisiaj nie stało. No i wiesz, jakieś rękawice z walk, albumy, zdjęcia, także... Trzymam takie rzeczy na pamiątkę, nie? Fajne. No i wbijamy poszczelać. W takim sklepie jeszcze nie byłem. Skin.
gangusy jakieś były. Fajnie, no. Ja te małe wolę. Te rewolwery jeszcze. A jest mocny. Sprzęt dojechał. Jedna walizka. Patrz jaka. Ja mam drugą. Będzie wesoło. No i patrzcie co tutaj. Adam Sniper. Mocna sprawa. Z tego kurde, ale z tego to raczej nie dawaj dzieci. Terminator. Robokop z takiego strzela. Dobra, strzelmy coś. Jedyneczka. No Piotr. A który? Obojętne? Wybierz. Jedyneczka. Strzelam na snip. Wiesz, że zachodzi wszystko? Dobra, teraz ja wchodzę tutaj i z kałasza puszczam. Ale tu jest sprzęt. Ja sobie wziąłem, ale... Odciągnij, odbezpiecz go. Dobra, jedziesz. Zielonego czy czerwonego? O byle którego. Zajrzyj do środka. No. Bo tam masz takie czerwone kółeczko. Mhm. Okej? Okay? Środek tego kółeczka to jest twój cel. Zielonego w łeb. No to Piotruś, pokaż. Wyobraź sobie, że kogoś nie lubię. O dobra, teraz strzelaj. Dobra, poczekaj, teraz jest fajnie, no. Łeb zielonego. Ma inny kolor. No. Nie, sprzęcik. Kogo będziesz strzelał? A tego czwartego... Kurwa, to jest tak. Powiem wam tak. Zabawa... Super. Serio. Jeszcze raz miałem okazję tak poszczelać, znaczy strzelamy dalej, mamy na 2 godziny tor wzięty. Ładuje się dalej broń teraz. Dobra, o, tu jest napisane, jeszcze mam. O, jeszcze mamy 25 minut, także jeszcze trochę poszczelamy. Super zajawka. Rano, konkretny trening, teraz trochę poszczelane. Świetnie, naprawdę świetnie. Mega udany dzień. No tego. No inaczej troszeczkę strzela niż tym karabinem. Dobra, teraz moja kolej. Safety off. Do góry. Tak? Tak. O, teraz strzelaj. Trzymaj go mocno. Wow.
kurwa. Ej, kurwa. To ja tego wyszczelaliśmy. Teraz przyjechaliśmy właśnie do mamy Andrzeja. Pani przygotowała dla nas pierogi. Także zaraz wam pokażę. Naprawdę tak mnie tutaj ugościli. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. Ale ten teraz z dołu tam patrz. To już. Spoko, spoko. Ojeju. Ja taką ochotę na pierogi dzisiaj miałem. No i gotowe. Ruskie pierogi. Mama Andrzeja zrobiła. Jest dobrze, najlepiej. Oj. Już próbujemy. Teraz wjeżdża druga porcja. Będą teraz z mięsem, ze skwareczkami. Palce i bez. Przepysznie. O, dziękuję bardzo. Coś więcej tych? Nie, 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 jest okej. Śmietanka? Jakby wychodziło od swojej mamy. Najedzony. O, Łonia właśnie mi się przewróciła. Najedzony jestem taki, że... O. Dobranoc! Mama to mama. No, Piotruś, powinieneś mnie trzymać, bo to normalnie... No i kolejny dzień za mną, Chicago. To już czwarty. Było tak na maksa fajnie dzisiaj. Dzień naprawdę pełen rozrywki. Nie było nawet chwili, żeby się nudzić. A nawet jeszcze zabrakło trochę czasu, bo jeszcze można było coś fajnego zrobić i już nie było kiedy. No już mamy wieczór. Na początku super z Andrzejem potrenowane tarcze, jakieś tam moje błędy poprawiał. Trochę opowiedział sobie. Później pojechaliśmy poszczelać. Szczerze, nawet sobie nie byłem w stanie wyobrazić tego, co zobaczyłem na miejscu. Co tam było do szczelania. Ja myślę, że my porobimy normalnie z normalnej klamki, takiej wiecie, takiej zwykłej. A tu artyleria taka wjechała, że naprawdę, no coś pięknego. Dziękuję bardzo za to. No i później na sam koniec do mamy Andrzeja pojechaliśmy na pierogi. Normalnie poczułem się, jakbym przyjechał do swojej mamy. Przepyszne. Naprawdę, tak jak byłem tutaj goszczony, to jest coś niesamowitego. Dlatego nie wiem, czy to zobaczycie, albo może zobaczycie, jak mnie tu nie będzie. Także i Andrzej, i Monika, i pani mamo Andrzeja i chłopaki, z którymi się dzisiaj spotkałem, dziękuję bardzo. Czuję się tu naprawdę niesamowicie. Jutro ostatni dzień w Chicago i lecę do Miami. Będę na pewno bardzo, ale to bardzo dobrze wspominał czas tutaj i na pewno tu jeszcze wrócę, ale w lato. W zimę to nie. Na pewno się tu już nie pojawię w zimie. Jest tyle śniegu i zimno i w ogóle. I tak. O, i jeszcze pozdrawiam chłopaków, których dzisiaj poznałem. Dzięki wielkie, dziękuję za czapeczkę. O właśnie, nawet nie wziąłem tego samochodu. Dziękuję bardzo. No i co? Koniec kolejnego vloga. Jeśli nie widzieliście jeszcze poprzednich z Chicago, warto zobaczyć, sprawdźcie. Lecimy dalej, 3 tygodnie podróżowania po klubach. Wiadomo, jeszcze jakaś pewnie impreza się zdarzy po drodze, bo będę w Miami. Także może jakieś życie nocne tam nakręcę, ale na pewno chcę jakieś kluby podbierać. No i zaczynamy już przygotowania do mojej kolejnej walki, także lecimy mocno. Dzięki wielkie, jak wam się spodobał ten filmik, zostawcie komentarz, zostawcie lajka, a kto może, niech udostępni. I pamiętajcie o subskrypcjach. Dzięki wielkie, pozdrawiam.